Dzień dobry, aspirant Marzanna Boratyńska, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji Wodzi. Dzień dobry Panu, dzień dobry państwu. Jeszcze raz powtórzę te dane. 187 wypadków, 20 osób zabitych, 200 osób rannych, pół tysiąca pijanych kierowców, i tak sobie pomyślałem akcja znicz, akcja nie zabija i klapa? Nie, to nie jest klapa. To niestety y, nadal pokutuje wśród y, wszystkich kierowców jakiś taki, taki przes przesąd, że y, właściwie to. Mogę jechać szybko, mogę jechać po kielichu. No, tak nie jest. No, choćby wypadek, który zdarzył się pod zgierzem w Kolonii Głowie w, tym, w ten weekend. Kierowca busa jechał za szybko, ponieważ z tego, co ustali policjanci, utracił pan wajent kierowania. Mimo policjacem. takich warunków pogodowych? Tak. Do tego pan, pasażer, który był przewożony w tym samochodzie, był bez zapiętych pasów bezpieczeństwa, a zatem wypadł podczas tego e, wypadku z samochodu i został później przygnieciony przez ten samochód. W związku z tym, no, tak niepotrzebna, niepotrzebny wypadek, niepotrzebna śmierć, jeżeli. No tutaj kierowca dostosowałby prędkość. No przecież mamy jesień, warunki atmosferyczne są bardzo zmienne. Poza no tym, szczególnie w ten weekend. No w ten weekend jeszcze mieliśmy. Deszcz i Wichura, prawda? Wichura przeszedł, przeszedł na teren, przez teren polski Orkan. W związku z tym no, liście pospadały ślisko, okrutnie. A Droga a hamowania się wydłuża? Bardzo wydłużona i kierowcy bardzo nierozsądni. W samej łodzi. Dwa takie spektakularne wypadki. Jeden e, w piątkowy wieczór, a więc już gdzie była zapowiedź tego orkanu. Pan nie kierowca jechał na Stryków. E, pan uderzył. nie kierowca. I tak. cały czas się pojawiają te, te informacje, pan nie wy kierowca. To... Ale w sobotę już była to pani. <laughs> Też nie wykierowca. <trzeźwy> <laughs> nie kierowca. Tak. Jakiejkolwiek akcji byście nie prowadzili? Czy to jest z nic, czy to jest jakaś inna. Teraz jeszcze dochodzi akcja nie Zabijaj. księża tłumaczą podczas mszy świętych niedzielnych, weekendowych o tym, żebyśmy uważali. Na drogach, co y, zrobić, żeby y, to społeczeństwo zmądrzało? No trudno bo mi powiedzieć, staramy, tak? staramy się za pośrednictwem państwa dotrzeć do, do kierowców. E, czy, to, czy to jest takie medium, jak radio, czy telewizja? No właśnie staramy i się i nic staramy z tego się. Nie no nie ale panie redaktorze, no, y, policja y, jest od egzekwowania prawa. My oczywiście mamy mnóstwo y, takich działań prewencyjnych. Niemniej jednak, no tutaj kierowcy. Y, Gdzieś w tej swojej nie wiem, zabawie, spotkaniach towarzyskich zapominają, że są kierowcą tak naprawdę, że kierowca powinien być zawsze trzeźwy za kierownicą. Jeżeli ciągle powtarzam jedną rzecz jeżeli kogoś stać na alkohol, Stać go na wódkę, to powinno być go i stać na taksówkę. I tych bezsensownych przypadków byśmy uniknęli. Powiedziała pani zabawa, powiedziała pani weekend, no ale ten weekend to weekend przed Dniem Zmarłych 1 listopada w środę. Wszyscy raczej spodziewaliśmy się, żeby, że ludzie będą odwiedzać Zadumę, groby. Raczej, tak? No właśnie, nie zabawa, no tak, ale tylko raczej też, zaduma. Ale to też od jakiegoś czasu naiwnie. I zaduma terenie. też chyba na tak, tym, jak, ale... jak jadę samochodem. Tak, ma pan tutaj dużo racji, niemniej jednak ten weekend to weekend zabaw halloweenowych, ponieważ taki, taki zwyczaj przyszedł do nas swego czasu na teren naszego kraju i, i młodzież. I dorośli również no, w ten weekend bawili się. Natomiast, natomiast jeżeli się bawimy, to zawsze z rozsądkiem. Jeżeli się chce bawić, e, proszę uprzejmie, ale zostawiam kluczyki w domu zamknięte, żeby mnie nie kusiło. natomiast Albo kieruje samochodem ta osoba, która akurat wtedy umawiamy się nie spożywa alkoholu. Tak, no prawda, można, można, można e, sobie e, wylosować taką osobę i wtedy i wtedy ten trzeźwy co prawda troszkę tak. mniej się może bawi ale a przed jakie. Y, 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 jakie najczęściej no Co najczęściej robimy źle przed cmentarzami? No tutaj, no tutaj o... parkowanie. Parkowanie to Mało jest zmora y, na swój Tu wszystkich. chyba najczęściej mniej, go, mniej, mniej wypadków. To znaczy, przez ten weekend mieliśmy tylko trzy zdarzenia pod cmentarzami, niemniej jednak odwiedzających było bardzo dużo. Ale e, posypały się mandaty, niestety. I, I te mandaty były przede wszystkim do. stosowania się do sygnalizacji świetnej. Na kierowcy na czerwonym świetle przejeżdżali. Tutaj to mieliśmy na dołach, na skrzyżowaniu palki smutna. E, mamy spożywanie alkoholu pod cmentarzami. I za to też się Piwko również... Po, po... Piwko pod cmentarzem. O, o odwiedzinach, tak. na grobach ja nie wiem, bliskie? czy przed, czy po, ale w każdym bądź razie pod. E, mieliśmy przykłady nierozsądnego zachowania się pieszych, przechodzenie przez jezdnię w miejscu nie tylko, że zabronionym, ale wręcz przystojącym stojącym radiowozie. Ja przypomnę wszystkim państwu, że zmiany w organizacji ruchu pod ludzkimi cmentarzami nastąpią 1 listopada. Pod niektórymi, tak jak na przykład cmentarz na szczeciński będzie to jutro. Natomiast no my sobie zawsze zastrzegamy taką możliwość, że jeżeli będzie duży natłok odwiedzających, możemy tą organizację wprowadzić nieco wcześniej. Dlatego należy patrzeć na znaki i patrzeć, co pokazują nam policjanci. Ale te zmiany będą się wiązały przede wszystkim z tym, że nie będziemy mogli zbyt blisko dojechać do cmentarza? Tak, zbyt blisko nie dojedziemy. Dojadą w pobliże cmentarzy tak naprawdę... W to takie miejsce y, najmniej oddalone osoby przewożące osoby niepełnosprawne, i tutaj policjanci będą pomagali, żeby e, taką osobę wysadzić. E, Natomiast no, kierowca musi odjechać sobie w miejsce do tego, do tego przeznaczone no, parkowanie. Zarzew i problem parkowania i blokowania ruchu tramwajowego. E, tam jest to najczęstszy przypadek e, z ulica Szczecińska. Tam będzie zmiana organizacji ruchu, tam będzie tylko jeden kierunek ruchu, a zatem samochody jadące na, na pamięć, w przeciwnym kierunku niż ten wyznaczony. To również cmentarz Doły i tutaj wycięta ulica Smutna z, na, na odcinku ulicy Doły do Alei Palki. Z ruchu drogowego? Tak, Tak tam będzie tylko dopuszczony ruch pieszych. A może to jest tak, że przed y, tymi świętami po prostu cmentarze, nekropolie nasze nie są przygotowane do tego, żeby przyjąć taką liczbę odwiedzających? Panie redaktorze, może no, też nie, odwiedzamy coś pierwszy, nie odwiedzamy pierwszy na rok raśnie. swoich dzieci. Cały czas na problem cmentarz. jest z tym parkowaniem, to może Natomiast trzeba by było coś... No natomiast my bardzo zachęcamy do korzystania z komunikacji miejskiej, tym bardziej, że pomimo, że jest to dzień świąteczny. Komunikacja ale wie pani, jeśli... że jak pada deszcz, że, że jest taka pogoda, że jest taki wiatr, no to każdy chce raczej w ten samochód wsiadać wtedy. Prawda? No, Ale to też się nie da zaparkować przed bramą cmentarną. Ale taki, taki mamy nawyk. No, mamy taki nawyk, ale się nie da. Ale pod marketami też chcemy na wjechać pod, pod samo wejście. Tak się nie da. No, miejsc parkingowych jest tyle, ile jest. Eee, jeżeli nie możemy stanąć bardzo blisko, stańmy dalej, dojdźmy ten kawałek, Nikomu jeszcze nie zaszkodził. A czy mieliście takie przypadki, że y, ci, którzy przyjeżdżają na groby bliskich, czy w ogóle sprawdzacie coś takiego, są też w stanie nietrzeźwości? No właśnie ten problem tak naprawdę najbardziej występuje w, zawsze 1 listopada po obiedzie. Kiedy od rana, no już jest ta pierwsza seria odwiedzin, później rodziny idą na obiad. Bardzo często towarzyszy temu alkohol, no bo zmazliśmy, no to trzeba w jakiś sposób się rozgrzać. I po tym obiedzie wracamy z powrotem na cmentarz i wtedy największa ujawnialność niż nie wy kierowców czyli wtedy też kontrolujecie taki tak, kierowców tak cały czas tak? kontrolujemy ponieważ no tutaj ale to jest taka e... wyrowkowa kontrola czy mniej więcej orientujecie się kto może jechać hmm. po kielichu Koledzy, którzy na co dzień pracują, oni doskonale wiedzą, mają swoje wyczucie, mają swoje doświadczenie i spojrzą tylko na kierowcę i już wiedzą, wtedy taki kierowca jest przywoływany na bok i, i badanie stanu Czyli 1 następuje. listopada, pamiętajmy, wszyscy zmiana organizacji ruchu przy, przy łódzkich nekropoliach. Tak? Dużo tak? Aspirant Marzanna Moratyńska Wydział Ruchu Drogowego, Komenda Miejska Policji w Łodzi, Dziękuję bardzo. Dziękuję panu, dziękuję państwu.